przede wszystkim rozpoczęcie produkcji tak w prostej linii, do którego potrzebna jest platforma, która będzie remontowana od września i przystosowana do potem rozpoczęcia produkcji. Zakładam, że pierwsza ropa to będzie koniec 2015. Szybko. No a potem produkcja przez wiele, wiele lat, około 250 tysięcy ton wydobycia rocznie, będzie pomnażało nasz majątek i majątek Skarbu Państwa i dawało możliwości dalszego rozwoju.